Gdy w sierpniu 1920 roku bolszewickie armie zbliżały się do Warszawy, Polska miała jeszcze jednego wroga. Tym wrogiem była Wielka Brytania, która w imię pokoju z Sowietami chciała poświęcić polską niepodległość. Polska zaniepokoiła Wielką Brytanię już na początku 1920 roku. Ten niepokój był związany. Z dylematem, przed jakim stanęła wówczas Polska, czy zawrzeć pokój z bolszewikami, czy też wypowiedzieć wojnę bolszewickiej Rosji. Zawarcie pokoju z Sowietami wydawało się mało realne, natomiast wypowiedzenie bolszewickiej Rosji wojny i wygranie z nią stworzyłoby przed Polską szansę na samodzielne wytyczenie swoich granic na wschodzie i to bez pomocy. Zachodnich aliantów i scenariusza wojny Polski z bolszewicką Rosją obawiała się Wielka Brytania. Obawiała się dlatego, że ta wojna mogłaby przekreślić brytyjskie plany. Wielka Brytania chciała za wszelką cenę zawrzeć pokój z Rosją, niezależnie od tego, czy będzie ona bolszewicką, czy taką nie będzie. Brytyjczycy uważali, że to Rosja, a nie Polska, powinna być gwarantem pokoju w Europie Środkowo-Wschodniej i dlatego dążyli do zawarcia z nią pokoju. Już w styczniu 1920 roku przystąpili do realizacji tego celu. Pierwszym krokiem było zniesienie blokady gospodarczej Rosji, co formalnie nastąpiło 16 stycznia 1920 roku. Kolejnym krokiem realizacji tej polityki, Miało być podjęcie negocjacji pokojowych z bolszewikami, ale te negocjacje opóźniały się z uwagi na rozwój sytuacji na wschodzie. 25 kwietnia 1920 roku siły polskie rozpoczęły ofensywę przeciwko bolszewikom na kierunku ukraińskim. Po kilku tygodniach zajęły ogromne połacie Ukrainy i wkroczyły do Kijowa. Efekty polskiej ofensywy zaniepokoiły jeszcze bardziej Wielką Brytanię. Mogło się bowiem okazać, że polska ofensywa całkowicie przekreśli brytyjskie plany zawarcia pokoju z Bolszewikami. Reakcją Wielkiej Brytanii na efekty polskiej ofensywy na wschodzie było zablokowanie dla Polski pomocy militarnej. Kolejnym etapem realizacji brytyjskiej polityki wobec Polski była konferencja w belgijskim Spa, jaka miała miejsce od 5 do 16 lipca. W trakcie tej konferencji Brytyjczycy skierowali notę do ludowego komisarza spraw zagranicznych Rosji Grigoria Cicerina. W tej nocie zaproponowali Brytyjczykom wytyczenie nowej linii granicznej pomiędzy Polską a Rosją. De facto, w świetle tej linii granicznej, cała Galicja Wschodnia. Miała znaleźć się po stronie rosyjskiej. To miała być oferta, która miała zachęcić Bolszewików do rozpoczęcia negocjacji pokojowych z Wielką Brytanią. Cicerin odpowiedział na brytyjską notę niezwykle zjadliwym językiem. Wprawdzie zadeklarował chęć podjęcia tych negocjacji, ale specjalnie nie ukrywał, że Bolszewikom Chodzi nie tylko o Galicję Wschodnią, ale o całą Polskę. Ta odpowiedź Cicerina mogła być policzkiem dla Brytyjczyków, ale Brytyjczycy byli w stanie nadstawić drugi policzek. Po konferencji w Spa brytyjski premier Lloyd George mógł być już tylko przekaźnikiem rosyjskich oczekiwań. Doszło nawet do tego, że Lloyd George w czasie jednego z posiedzeń swojego rządu przekonywał swoich ministrów do tego, że jedynym warunkiem do zawarcia pokoju z bolszewicką Rosją jest poświęcenie polskiej niepodległości. Tymczasem w lecie 1920 roku sytuacja Polski w prowadzonej wojnie była coraz trudniejsza. Bolszewickie armie nacierały na zachód. 16 lipca 1920 roku Bolszewickie biuro polityczne podjęło decyzję, że Armia Czerwona przekroczy linię Kerzona i zajmie całą Polskę. W ślad za tą decyzją dowództwo Armii Czerwonej wydało rozkaz o zajęciu Warszawy nie później niż do 12 sierpnia 1920 roku. W efekcie bolszewickie armie ruszyły na Warszawę. To była najtrudniejsza sytuacja w jakiej znalazła się Polska w czasie tej wojny. W zasadzie tylko cud mógł uratować Polskę. I ten cud wydarzył się. W bitwie, jaka rozegrała się na przedpolach Warszawy w dniach od 13 do 25 sierpnia, polskie wojska rozgromiły bolszewickie armie i przeszły do kontrofensywy na całej długości frontu. To było zwycięstwo, które Uratowało polską niepodległość. Zwycięstwo odniesione w sytuacji, gdy Wielka Brytania, nasz sojusznik, usiłowała przehandlować polską niepodległość Bolszewikom. Można jednak postawić pytanie, dlaczego Wielka Brytania w 1920 roku prowadziła taką politykę wobec Polski? Co tak naprawdę było jej źródłem? Odpowiedź na to pytanie. Nie jest wcale prosta. Składa się na nią wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest to, że Europa Środkowo-Wschodnia, Polska, nigdy nie były obszarem szczególnego zainteresowania brytyjskiej polityki zagranicznej. Wielka Brytania nie miała tutaj swoich interesów. W brytyjskiej polityce obowiązywał schemat przyjęty jeszcze w czasach Kongresu Wiedeńskiego. Ten schemat mówił, że Polska to jest taki obszar, gdzie ścierają się wpływy Prus i Rosji. Ten schemat mówił również o tym, że niepodległe państwo polskie, jeśli będzie istniało, będzie wiecznie źródłem konfliktów między tymi dwoma mocarstwami. Dlatego właśnie Brytyjczycy od dawna byli przeciwnikami niepodległego państwa polskiego. Ale równie ważne było to, kto realizował w 1920 roku brytyjską politykę zagraniczną. Oczywiście najważniejszą postacią jest premier Lloyd George, który tradycyjnie był nieprzychylny Polsce i Polakom. Ale jeszcze ważniejsi byli ci, którzy byli konstruktorami dla polityki Lloyda George'a. Trzech ludzi spośród jego doradców wydaje się być najważniejszym. Pierwszym z nich był Philip Kerr, jego osobisty sekretarz. Philip Kerr był wyznawcą radykalnego protestantyzmu, nienawidził religii katolickiej. To było źródłem jego niechęci do Polski i Polaków. Podobne poglądy miał Morris Hankey, pierwszy sekretarz. Gabinetu Lloyd'a George'a. Hankey uważał, że Polacy to zbyt niestabilny naród, aby mieli własne niepodległe państwo. Trzecią postacią, ale chyba najważniejszą, był Louis Namier. Louis Namier to postać wyjątkowa, której warto poświęcić nieco więcej uwagi. Urodził się w Polsce jako Ludwik Bernstein w niewielkiej woli okrzejskiej na Lubelszczyźnie. W majątku, który należał wcześniej do Henryka Sienkiewicza. Bernsteinowie po jakimś czasie wyemigrowali na Podole. Stary Bernstein chciał zrobić ze swojego syna polaka i katolika. Ochrzcił go i zmienił mu nazwisko na Ludwik Namierowski. Ludwik Namirowski Welberstein Bernstein studiował w Lwowie. Tam wszedł w sferę wpływów piłsudczyków, ale w pewnym momencie miał zrazić się do Polaków i polskości. Wyjechał wówczas do Szwajcarii, a potem do Wielkiej Brytanii. Tam kontynuował swoje studia najpierw na Oksfordzie, potem w Balliol College, gdzie studiowała wówczas cała brytyjska elita polityczna. Dzięki tym kontaktom bardzo szybko otrzymał posadę w brytyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pracował tam w komórce, która stanowiła eksperckie zaplecze brytyjskiego rządu. To wtedy rozpoczął swoją krucjatę przeciwko Polsce. W czasie konferencji w Wersalu Louis Namier, bo takim nazwiskiem się wówczas posługiwał, starał się na bieżąco zbijać wszelkie argumenty za powstaniem polskiego państwa. Podawane przez Romana Dmowskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej Namier we wszystkich dokumentach, jakie przygotowywał, notach, memorandach, podkreślał, że największym zagrożeniem dla pokoju w Europie Środkowo Wschodniej jest polski imperializm. Wszystkie jego ekspertyzy, opinie były skrajnie negatywne dla Polski. Nawet Wtedy, gdy analizował sytuację za linią Kerzona, twierdził, że zamieszkują tam małorosjanie i białorosjanie, odnoga rosyjskiego narodu. Namier posunął się nawet do tego, że przekazywał Lloydowi Georgeowi informacje, jakoby w polskiej prasie pojawiały się publikacje, niewybredne publikacje na temat jego życia osobistego. Filip Kerr. Maurice Hankey i Louis Namier to trzy najważniejsze postacie, które były konstruktorami brytyjskiej polityki wobec Polski w 1920 roku polityki, która zamierzała poświęcić polską niepodległość na ołtarzu pokoju z Bolszewikami. Drodzy widzowie, jeśli podobała się Wam moja opowieść, proszę kliknijcie, subskrybuj.